I tak się spieszymy, że nawet nie odpowiemy sobie na pytanie, czy na pewno musimy to zrobić, tak? Bo czasami się okazuje, że to jest sprawa do delegowania albo nie musimy wcale się tym zająć. Jeżeli się okazuje, że większość czasu w tym naszym zajętym dniu zajmują nam rzeczy, które są pilne, ale nieważne, no to być może to powinno nas skłonić do jakiejś autorefleksji, do zmiany. Wydaje mi się, że w przypadku osób, które prowadzą bardzo intensywny tryb życia i mogą sobie na to pozwolić, to dobry asystent, dobra asystentka jest na wagę złota. Więcej czasu poświęcać i energii raczej na rozwijanie stron mocnych, niż na to, żeby łagodzić te niedostatki. Szlak trafił, a więc próbujemy Państwu podpowiadać, jak trafić na tę właściwą drogę, jak znaleźć ten szlak, jak na niego trafić i się go potem trzymać. Doktor Sergiusz Trzesiak w tym pomaga. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, Wirtualna Polska. Pomagam pomagać Sergiuszowi, jak tylko potrafię. Dzisiaj odcinek, z którego ja bardzo chciałbym skorzystać osobiście zupełnie. No i umówmy się, to jest odcinek właściwie dla każdego. To znaczy każdemu by się to przydało. I dobrze byłoby, żeby każdy umiał to robić, czyli Sergiusz, zarządzać sobą w czasie. Ja mam z tym duży kłopot. No i też mi się wydaje, że to właściwie nieważne, co kto robi, nieważne, czym się zajmuje, nieważne, czy jest bardzo zajętym biznesmenem, czy jest liderem, który prowadzi mnóstwo osób i inicjatyw, czy nie, czy pracuje wyłącznie na własny rachunek, jest, wiesz, gdzieś na etacie, czy to jest po prostu mama, która ma mnóstwo obowiązków wokół dzieci, czy tata na dwóch etatach, nieważne. Każdy powinien umieć zarządzać sobą w czasie. I dla kogo to jest ten odcinek? Tak mi się wydaje, że dla wszystkich z Państwa. To znaczy, myślę, że jakość życia każdego z nas wskoczyłaby na wyższy poziom, gdybyśmy się tego nauczyli, co? Jak sądzisz? No, po prostu to są umiejętności przydatne każdemu. Na pewno. Dokładnie ja w swojej historii pracy z liderami, niezależnie od tego, czy to byli liderzy polityczni, czy to byli liderzy biznesowi, łącznie z miliarderami, czy z osobami, które są bardzo, bardzo zajęte, tak naprawdę nie spotkałem się z osobą, która perfekcyjnie zarządza swoim czasem. Często nam się wydaje, że ktoś po prostu potrafi w sposób perfekcyjny zarządzać, a nawet osoby najbardziej zajęte często sporo czasu marnują. Pamiętam, miałem takiego klienta, który prowadził firmę zatrudniającą prawie 1000 osób i miał notoryczny problem, jak to właściciele firm czy biznesmeni, z brakiem czasu. Jego doba pracy to było przynajmniej 16 godzin, wstawał o 5 rano, kładł się spać późnym wieczorem i cały czas pracował. Jedyny czas wolny to było jakieś tam bieganie i od czasu do czasu jakieś wolne weekendy, chociaż też pracował w weekendy. I pamiętam to pierwsze ćwiczenie, które zrobiliśmy, to poprosiłem go o to, żeby przez 2 tygodnie notował wszystkie czynności, no niemal wszystkie czynności, które wykonuje od rana do wieczora, które mu zajmują więcej niż 15 minut. Tak? Więcej niż 15 minut, tak, czynności, taki dziennik. Tak, taki dziennik. I normalnie w takim terminarzu wpisywał wszystko danego dnia. Rzeczywiście trudno mu w ogóle było go do tego zmobilizować, ale w końcu mi się udało. Najpierw przez tydzień, później drugi tydzień. I pierwsze jakby ćwiczenie to było dla niego uświadomienie sobie, ile czasu czasami zajmują mu czynności, które mógłby robić znacznie krócej. Na przykład dwugodzinne spotkania, tak? I poprosiłem go o to, żeby naniósł na to tak zwaną matrycę Eisenhowera. O co chodzi w matrycy Eisenhowera? Chodzi o to, że są 4 kategorie czynności, które wykonujemy. Czynności, które są ważne i pilne. Czynności, które są ważne i niepilne. To jest taka oś. Oraz czynności, które są nieważne, a pilne. I nieważne, niepilne. Czyli tak. cztery wszystkie możliwe, 4 warianty ważne i pilne.
Ważne i pilne, czyli pilne, no, niepilne, może ważne się i nieważne. Tak, ale to są cztery warianty, tak. Wszystkie cztery możliwe warianty, tak. Tych dwóch kategorii, pilne i ważne. No dobra. I teraz no. Co się w ogóle okazuje, że większość nas realizuje jednak, zwłaszcza jeżeli jesteśmy osobami efektywnymi, no, realizuje rzeczy, które są ważne i pilne, no bo to nas, terminy nas gonią, wszyscy nam mówią, to jest ważna rzecz, więc z reguły to robimy. Największy rzeczy problem. Z kategorii ważne i pilne, do zrobienia ważne jak najszybciej i oczywiście są ważne. Robimy mnóstwo rzeczy, które są nieważne, pilne czy nieważne, niepilne, zwłaszcza w przypadku rzeczy nieważnych, a pilnych, bo często wpadamy w taką pułapkę, okay. Że są jakieś rzeczy pilne do zrobienia i tak się spieszymy, że nawet nie odpowiemy sobie na pytanie, czy na pewno musimy to zrobić, tak? Bo czasami się okazuje, że to jest sprawa do delegowania albo nie musimy wcale się tym zająć. Okay. A więc często właśnie ta oś spraw pilnych nas zajmuje. Tylko problem polega na tym, oczywiście też robimy mnóstwo rzeczy nieważnych i niepilnych, to są złodzieje czasu. Nie chodzi tutaj o rozrywki takie, ale chodzi często o takie bezrefleksyjne przeglądanie mediów społecznościowych. Myślę, że to każdemu się zdarza. Bo to jest swego rodzaju pułapka i doskonale te osoby, które śledzą Facebooka czy wiedzą inne, o tym. Wiedzą o co chodzi. Mamy tego złodzieja czasu pod ręką, każdy z nas ma swoje, ale na szczęście tu akurat z diagnozą tego nie jest tak bardzo trudno, bo chyba teraz w telefonach łatwo można sprawdzić takie automatycznie zlicza się czas używania określonych aplikacji, więc tutaj możemy sobie łatwo zobaczyć, jak bardzo ten złodziej kradnie nam czas. Tak, ale oczywiście czasami jest tak, jak w moim przypadku, że dla mnie niektóre portale, niektóre media społecznościowe są jednocześnie też źródłem cennych informacji. Jasne, trzeba jasne. Oddzielić takich klasycznych złodziei czasu i przeglądanie bezrefleksyjne jakichś filmików na przykład, które są udostępniane na Facebooku. Nawet jeżeli to jest przyjemne, bo oglądamy jakieś tam pieski. Mi się też czasami tak zdarza, że lubię oglądać właśnie zwierzęta, no bo to jest fajne no, jak, zwłaszcza jak ktoś po prostu lubi na przykład psy, tak? Ale to mnóstwo czasu zajmuje. Natomiast największa pułapka to jest pułapka, w których nie mamy czasu na rzeczy, które są bardzo ważne, ale niekoniecznie pilne. Aha, czyli nie do zrobienia teraz, ale są bardzo ważne. Mogą poczekać, ale są ważne. No i właśnie największy problem polega na tym, że rzeczy, które są ważne, ale nie pilne, często nie realizujemy w życiu, jeżeli one nie są wpisane do kalendarza. Na przykład, kiedyś nauczę się angielskiego. Kiedyś zrobię prawo jazdy. Kiedyś pojadę wreszcie na te wymarzone wakacje nawet, tak? Czy kiedyś zaaplikuję na tą wymarzoną pracę? Jeżeli tego nie wpiszesz do kalendarza, albo ktoś może powiedzieć, no dobra, ale jak wpisać nauczenie się języka angielskiego? No w którym miejscu w tym kalendarzu to wpisać, prawda? W którym miejscu? To był konkretny przykład jednego z moich klientów, który miał pewien kompleks na tle nauki języka angielskiego i dopóki on nie zrobił pierwszego kroku. Pierwszy krok to było znalezienie lektora, drugi krok to było wpisanie tych godzin w kalendarzu, żeby miał stałe godziny, umówił się z lektorem, że to będzie 3 dni w tygodniu, no właśnie. To 1,5 godziny i to był moment, w którym on zaczął się uczyć języka angielskiego. I słuchajcie, to jest tak jak z znanym porzekadłem, jak zjeść słonia, no po prostu słonia jemy po kawałku i musimy to podzielić na jakieś etapy. Tym pierwszym etapem będzie znalezienie lektora, wpisanie tego do kalendarza, zrobienie nie tylko może umówienie się na jakiś cel z rektorem, na przykład, że chcę zdać konkretny egzamin i ten lektor mnie do tego egzaminu w określonym czasie. Dodanie sobie pewnych nawyków, na przykład na Netflixie zamiast oglądać film z polskim lektorem, oglądam film po angielsku z polskimi napisami na początku, a później... Może tak, bez. A później może bez. Słuchaj, czyli to chodzi o to, ja bym to też tak nazwał takim trochę, bo to może być 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny. To dużo, mogłoby się wydawać. Ale niech to będzie nawet jakaś drobinka w takim kalendarzu, nawet 1 godzina w tygodniu. Nieważne. Chodzi o to, żeby to zakotwiczyć w czasie. Zakotwiczyć na linii czasu. Zakotwiczyć w kalendarzu. Tak, no niektórzy mówią chociażby z ćwiczeniami, że czasami rzeczywiście warto rozpocząć ćwiczenie od jednej pompki, bo jeżeli się faktycznie zmobilizujesz, zrobię tą jedną pompkę, to później mogę dojść do
100 pompek. I taka jest też metoda, że metoda na zasadzie małego kroku i od jakiegoś kroku, zwłaszcza jeżeli trudno nam się zmobilizować, musimy zacząć, żeby wyrobić sobie właśnie te dobre nawyki. Jeszcze warto tutaj dodać bardzo ważną rzecz, że jakby też kończąc ten wątek, że każdą czynność, którą wykonujemy, warto właśnie ocenić pod kątem tej matrycy. Zobaczcie, ja zachęcam. Słuchaj, to można sobie rozpisać w formie takiego takich kwadracików i wpisujesz w jeden, drugi lub trzeci. Właśnie to, co zrobiłem z moim klientem, czy zrobiłem z moimi klientami, to jest właśnie zapisywać wszystkie czynności przez okres najlepiej więcej niż tydzień, bo będziemy wtedy widzieć, czy to jest typowy tydzień, czy nietypowy tydzień, bo czasami może się wydać, że dany tydzień jest bardzo nietypowy, bo na przykład wyjechaliśmy, mieliśmy jakiś wyjazd służbowy. I takich tygodni nie ma zbyt wiele. Jeżeli to jest 2 tygodnie albo 3 tygodnie, to już jakby pokazują nam pewien rytm naszej pracy. I teraz tak, pierwszy krok, wypisujemy sobie wszystkie czynności, które wykonujemy. A drugi krok to obok każdej czynności wpisujemy literki, na przykład ważne, pilne, WP, ważne, niepilne i tak dalej, czyli te 4 kategorie. Albo kolory, słuchaj, jakieś tak, żeby nam się jedno znaleźć. Bardzo dobry pomysł. W kalendarzach dzisiaj bez trudu możesz sobie nawet w telefonie komórkowym każdej czynności nadać określony kolor i będziesz spoglądał, wiesz, na plan dnia czy tygodnia, od razu wiedział, to ważne, tak. To pilne, a to nieważne. Tak, i teraz jakby jesteśmy w stanie to mniej więcej przeliczyć. Jeżeli się okazuje, że większość czasu w tym naszym zajętym dniu zajmują nam rzeczy, które są pilne, ale nieważne, no to być może to powinno nas skłonić do jakiejś autorefleksji, do zmiany pewnych nawyków, albo na przykład w przypadku mojego klienta ograniczenia czasu na spotkania. Zamiast robić spotkania 2-godzinne, zróbmy je godzinne i przyzwyczajmy nasz zespół na przykład do tego, że spotkania krócej. Nie mają się ciągnąć w nieskończoność, tylko mają określoną agendę. I przeznaczamy określoną, to jest najczęstszy problem i powiem zupełnie wprost, mi też to się zdarzało i zdarza, jeżeli na przykład umawiam się na jakąś rozmowę i nie określam limitu czasu, no to wtedy trwa. Dobrze, słuchaj, no bo tak, no, taki lider, który robił 2-godzinne spotkania, no, robi sobie taką zmianę, że one muszą potrwać teraz połowę krócej, a nawet półtorej zamiast dwóch, to nagle dostaje w prezencie dziennie godzinę w kalendarzu, albo pół godziny. Tak, zawsze to jest coś. Wcześniej nie miał 10 minut, to nagle dostaje, wiesz, godzinę. Jedna godzina zamieniona w tak zwaną złotą godzinę potrafi zmienić życie. Dobra, o tych złotych godzinach jeszcze trochę powiemy, bo to jest super sprawa, ale chciałbym, żebyś dokończył historię z tym klientem, z tym liderem. No, on dostał, robił to przez te 2 tygodnie, wszystkie czynności powyżej 15 minut spisywał, kazałeś mu to wszystko nałożyć na tę matrycę Eisenhowera, dobrze pamiętam? Tak. I co wyszło? Znaczy, jaki był, no jaki i wyszło był dalszy... więcej, że 1/3 tego czasu. Po pierwsze, jemu się udało wpisać rzeczy ważne, ale nie pilne do tego kalendarza i to była pierwsza korzyść. Udało mu się, a wcześniej tego nie miał. Wcześniej nie miał od czasu. A druga rzecz, to udało mu się dłużej spać, co też miało... Przełożyło się na wszystko. Przełożyło się na życie. Czyli jedno ćwiczenie potrafi zmienić życie i to jest jakby coś, co każdy z nas może zrobić, bo ja nie wierzę. I ja też często się biję w piersi, bo też nie uważam siebie za osobę, która jest w perfekcyjny sposób zorganizowana, chociaż wiele osób mi mówi, jak ty to robisz, że masz czas i na prowadzenie firmy, i na pisanie książek, i na działalność fundacji. Sam czasami patrzę na siebie dużo krytyczniej niż inni i myślę sobie, ile czasu mógłbyś jeszcze efektywniej wykorzystywać i tego czasu nie marnować na przykład na przeglądanie mediów społecznościowych, chociaż no umówmy się, media społecznościowe właśnie są tak skonstruowane, żebyśmy jak najwięcej czasu w nich przebywali. Się wyrwać. Tak. Słuchaj, no dobra, no ale to jest dobry przykład. Człowiek, który prowadzi aktywności na różnych polach, prowadzi różne rzeczy, nie wiem, różne firmy, czy na przykład firma jest, nie wiem, wykładowcą akademickim, prowadzi jakiś biznes, prowadzi jakąś fundację, to jak sobie taki kalendarz powinien przygotować? Powinien to podzielić? Ale wiesz co, przyszedł mi do głowy Elon Musk, bo on ma wiele firm i on chyba akurat w jakiś taki sposób działa.
Ale on krótko śpi. No tak, ale wiem, że on tak, że on w tym i też potrafił spać w pracy, nawet w tej chwili. Czego nie zalecamy. Niektórych, rzeczywiście jest to sposób na oszczędzanie czasu na dojazdy, ale... Nie idźmy tą drogą, Sergiusz, ale wiesz, no on ma coś takiego, że w poniedziałki jestem w Tesli, we wtorki jestem w SpaceX, a tam gdzieś jeszcze to tam jeszcze firmę od neurologii ma i tak dalej. Tak? To jest jakiś taki pomysł? Czyli masz szereg różnych pól, na których jesteś aktywny, podzielić sobie kalendarz na to, że w tej części dnia, zawsze w tej części dnia poświęcam działalność, tam 3 godziny na to, czy jak to zrobić? Bardzo często liderzy mają na przykład jeden dzień, który poświęcają na sprawy wewnętrzne, na zarządzanie firmą i to jest dzień, w którym dostępni są dla swoich pracowników. A i tego dnia robią, nie robimy spotkań zewnętrznych, nie robimy, tak? Spotkań zewnętrznych. Okay. I to może być na przykład dobry pomysł. Są też osoby, które na przykład w tej chwili bardzo modna jest 4-dniowy tydzień pracy, tak, i testowanie, tak, że pracownicy, którzy pracują 4 dni, dajemy im 3 dni odpoczynku, są dużo bardziej efektywni w pracy. Co do efektywności, no to jest taka teoria pracy w stanie flow, i McKinsey badał wydajność w stanie flow. Okazało się, że wydajność w stanie flow jest 5 razy większe, co mogłoby prowadzić do wniosku, że być może gdybyśmy pracowali cały czas w takim stanie flow przepływu, gdzie jesteśmy w maksymalny sposób skupieni na wykonywaniu zadań i się w tym zatapiamy, jesteśmy 5 razy bardziej aktywni, co oznacza w teorii, że możemy tylko jeden dzień pracować. Oczywiście to jest tylko teoria. Mm-hmm. Słuchaj, zastanawiam się, bo tak sobie pomyślałem, zarządzanie sobą w czasie. Czy tak naprawdę można to robić absolutnie efektywnie i skutecznie, samodzielnie? Powiem wprost, o czym pomyślałem. Bez jakiegoś asystenta albo bez jakiejś asystentki. To znaczy można to autentycznie i szczerze, Sergiusz, słuchaj, znasz takie przykłady, że można to robić samodzielnie, bez wsparcia kogoś, kto mi prowadzi ten kalendarz? Tak naprawdę znaczy, bardzo zajęty człowiek. To jest kwestia indywidualna, mhm, tak? Są osoby, które na przykład wszystko delegują na asystenta czy sekretarkę. Całą taką organizację, tak? Tak, w naszym przypadku, czy w moim przypadku, ja na przykład lubię delegować rzeczy na asystenta, czy przekazywać pewne rzeczy sekretarce. Natomiast niekoniecznie uważam, że to powinny być wszystkie czynności. Na przykład umawianie na spotkania, wolę samemu się umawiać na spotkania. To jest bardzo, bardzo indywidualna sprawa. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku osób, które prowadzą bardzo intensywny tryb życia i mogą sobie na to pozwolić, to dobry asystent, dobra asystentka jest na wagę złota, bo ta osoba może w bardzo często w takich wielu czynnościach nas odciążyć, więc ja zdecydowanie polecam, jeżeli tylko możemy sobie na to pozwolić. Natomiast umówmy się, że większość z nas, zwłaszcza jeżeli nie pracuje w jakichś dużych firmach, czy nie są to prezesi, nie ma takiego osobistego asystenta, asystentki, ale wtedy może korzystać z różnego rodzaju wirtualnych chociażby aplikacji dotyczących, które pomagają zarządzać sobą w czasie, czy nawet jest też taka możliwość, ona jest szczególnie popularna na zachodzie, w kręgu anglojęzycznym, gdzie po prostu znajdujemy wirtualnego asystenta w Indiach i zlecamy mu zajęcia. No to na przykład mamy prezentację do zrobienia i zlecamy tą prezentację wieczorem. Poprzez zmianę czasu następnego dnia rano mamy już gotową prezentację. Oczywiście trzeba wtedy trafić na właściwą osobę, która ma odpowiednie umiejętności, na przykład związane z robieniem takich prezentacji na przykład w PowerPoincie. Tylko w naszych realiach to znalezienie asystenta w Indiach, zwłaszcza jeżeli robimy coś w języku polskim, no nie będzie łatwe. Nie będzie łatwe. Dobra, słuchaj. Ale są takie wirtualne asystentki i usługi w Polsce. Już w tej chwili można kupić taką usługę. Też niekoniecznie jest to tani asystent z Indii. A powiedz, jakieś mówisz o tych aplikacjach, bo tak jak mówiłem, dużo się dzisiaj dzieje z naszego życia w telefonach komórkowych, nawet ten kalendarz, który tutaj nosimy cały czas przy sobie, jest jakimś dużym ułatwieniem. Co masz na myśli, mówiąc o tych aplikacjach? W jaki sposób one jeszcze mogą ułatwić? Znaczy ja nie chciałbym oczywiście reklamować konkretnych aplikacji. Jakiego rodzaju to są mechanizmy? Co one tam pozwalają zrobić?
No to są oczywiście od takich najprostszych aplikacji typu kalendarz, po różnego rodzaju aplikacje, które pozwalają nam kategoryzować zadania właśnie od tych najważniejszych. Okay. Czyli taka matryca Eisenhowera w praktyce trochę, przekuta tak, w jakąś aplikację. Tak, one są oczywiście oparte na różnych metodach, od właśnie takiej najprostszej matrycy Eisenhowera, poprzez jakieś metody Getting Things Done, czy uproszczona metoda Zen to Done. Bardzo popularne metody właśnie w zarządzaniu sobą w czasie. No to słuchaj, no jak już używasz tych określeń, to ja ci nie pozwolę odejść od tego stołu bez wyjaśnienia tego, co się za tym kryje, za jedną i drugą. I co z tym, to zacznijmy od tego. Co z tym wszystkim? Co z zarządzaniem sobą w czasie, ze swoim zarządzaniem, swoim własnym czasem ma wspólnego Zen? O co chodzi? Opowiadaj, o co chodzi w tej metodzie? No, metoda Zen to Done to jest tak naprawdę uproszczona metoda Getting Things Done. Czyli musimy zacząć od tej większej, ważniejszej. To opowiadaj o GTD. To jest GTD, to jest metoda Davida Allena, która powstała już chyba parę dziesiąt, jeśli nie 30 lat temu. Mhm. Zaczęło się od bardzo głośnej książki właśnie Davida Allena, takiego czołowego eksperta w zakresie zarządzania Getting Things Done. On opisał tą metodę szczegółowo w tej książce. I ta metoda sprowadza się do tego, że on używa takiego porównania, że wszystkie rzeczy jakby spływają do nas i to może być albo forma listu, czy spotkania, czy e-maile i musimy podjąć pewne decyzje, tak? Czy to jest sprawa dla mnie, czy mogę ją delegować, jeśli nie jest dla mnie, to ją deleguję. Czy mogę ją wrzucić do przysłowiowego kosza? No, można to wyjaśnić na przykład na prostym przykładzie e-maila, tak? Dostaję e-maila, to jakby do mnie przychodzi i decyduje się, czy ja muszę coś z tym zrobić, tak? Czy przesłać komuś dalej? Tak. Czy wrzucić do kosza, tak? Czy wrzucić do kosza, czy przesłać komuś dalej? I teraz, jeżeli przesłać komuś dalej, to deleguję to na określoną osobę. Jeżeli wrzucam do kosza, no to wiadomo, robię delete. Jeżeli uznaję, że to jest tylko i wyłącznie dla mnie do wiadomości, no to wtedy mam to jakoś gdzieś z tyłu głowy. A jeżeli to jest sprawa, którą mogę załatwić, uwaga, w 2 minuty, to ją po prostu załatwiam. I to jest dla mnie jedna rzecz, którą mu się udało bardzo skutecznie wdrożyć z tej metody Getting Things Done, z metoda 2 minut. Czyli jeżeli coś zajmuje 2 minuty, na przykład dostaję e-maila i mogę na niego odpowiedzieć natychmiast, od razu. Bo mam wiedzę, ktoś mnie o coś pyta, a ja wiem, jaka jest odpowiedź, mam ją od ręki. Poziomu telefonu, to od razu to robię. I to ta metoda, znaczy ten tak naprawdę jeden fragment całej metody bardzo mi w życiu pomógł, ułatwił, bo dzięki temu jestem w stanie ogarniać tematy. No wyobraźmy sobie, ja dostaję często 100 albo 100 kilkadziesiąt różnego rodzaju komunikatów poprzez media, poprzez SMS-y, WhatsAppy, Signale, media społecznościowe, Messengery, tak, często na wielu, wielu platformach jestem bombardowany setkami wiadomości, na które przynajmniej na kilkadziesiąt z nich muszę udzielić odpowiedzi. Teraz wyobraźcie sobie, że nie robię tego przez cały dzień, bo czekam, aż będę miał czas. Tak. Nigdy tego czasu nie mam tak naprawdę. A jeżeli robię to w ciągu 2 minut, to często jestem w stanie natychmiast odpowiadać na pytania, które się pojawiają. I często ktoś mi pyta, Sergiusz, ty tak szybko reagujesz na... Ja reaguję szybko, bo inaczej bym o tym zapomniał. Bo byś w ogóle nie zareagował. Jeśli nie szybko, to wcale. Słuchaj, to jest fantastyczna metoda, więc jeśli Państwo mają cokolwiek z tego odcinka zapamiętać, to też niech będzie to po prostu zasada 2 minut. Tylko, że widzisz, bo to jest... Do mnie to dociera i ja to kupuję, do mnie to przemawia, ale to jest trochę w sprzeczności z tą matrycą, bo tam było... Wiesz, no dostaję jakiegoś tam maila, dostaję jakieś tam pytanie i okej, może załatwię to w ciągu 2 minut. Właściwie czemu nie? Tylko to nie jest ani ważne, ani pilne. Czyli ja to powinienem sobie gdzieś tam odłożyć. To jest słuszna uwaga, natomiast... Czyli to jest trochę zhakowanie tej metody. Tak, to jest trochę... Znaczy, rzeczywiście, jeżeli by się jakby też sztywno trzymać metody matrycy Eisenhowera, to teoretycznie nie powinienem na to robić. Tylko często, jeżeli nie odpowiemy na tą wiadomość, no to może się okazać, że właśnie nie zrobimy czegoś, co jest ważne albo na przykład niepilne, tak? Czy
czy zapomnimy o sprawie, która wydawała się rzeczywiście ważna i pilna. Więc wydaje mi się, że jakieś jest możliwe spokojnie pogodzenie matrycy Eisenhowera z tą metodą dwóch minut, bo nie, to niekoniecznie oznacza, że na każdą wiadomość musimy odpowiadać, ale przynajmniej jakby udzielić sobie takiej odpowiedzi, jeżeli to jest rzeczywiście rzecz jakaś, która jest istotna, no to na pewno warto ją zrobić od razu, nie czekać na ten właściwy moment. A jeżeli nie od razu, a możemy ją wpisać do kalendarza, to też od razu wpisujemy do kalendarza. To jest kolejna reguła. Czyli zakotwiczymy to na tej osi czasu. Tak, to jest na przykład kolejna reguła, którą przyjąłem w momencie, kiedy ktoś do mnie dzwoni, umawiamy się na spotkanie, to zanim odłożę słuchawkę czy zakończę rozmowę, to ja już mam tą wpisany w kalendarz. Kiedyś mi się tak zdarzyło, że nie wpisałem tego od razu. Skończyłem rozmawiać, zadzwonił kolejny telefon, później miałem inną rzecz i zupełnie o tym zapomniałem. Dwa tygodnie później odbieram telefon. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Ja się spóźnię 5 minut. Ja w ogóle na początku nie wiedziałem, o co chodzi. Mhm. Dopiero sobie później uświadomiłem, że po prostu nie miałem tego spotkania wpisanego w kalendarz. Więc od tej pory bardzo zwracam uwagę. Jeszcze dwa razy sprawdzam, czy na pewno wpisałem na ten dzień, bo też mi się raz coś takiego zdarzyło, że wpisałem, miałem umówione spotkanie, tylko pomyliłem dni, bo po prostu źle w to wpisałem w kalendarz. Więc jakby takie sytuacje, myślę, że mogą się zdarzyć absolutnie każdemu, tego rodzaju pomyłki. Natomiast z drugiej strony wielokrotnie mi się zdarzyło, że osoby, które się ze mną umawiały, też pomyliły dni albo wręcz nie przyszły na spotkanie, co jest pewnym usprawiedliwiając się później, że nie miały tego w kalendarzu. Więc tego typu rzeczy się zdarzają. Więc jeżeli coś jest do zrobienia, to też pisze o tym David Allen, to od razu wpisujemy to do kalendarza. Słuchaj, a jak w tym mogą pomóc, a jak przeszkodzić rutyna i nawyki? Bo rozumiem, że to, o czym ty mówisz, fantastycznie jakby stało się zwyczajnie takim nawykiem. To znaczy ja po prostu tak samego siebie wyszkoliłem, że zwyczajnie załatwiam te sprawy, które się da w ciągu dwóch minut. Jeśli do mnie spływają, to natychmiast próbuję je załatwić. I tak, na przykład inny nawyk, że próbuję sobie wpisywać wszystko w kalendarz natychmiast, kiedy to się dzieje, nie odkładając zanotowania tego na później. Tak? Jak ta rutyna i nawyki mogą nam właśnie w tym pomóc, a przeszkodzić w takim zarządzaniu sobą w czasie? No tak. Tutaj dodajmy do tego, że nawyki mogą być i pozytywne, no i negatywne, więc bardzo często właśnie narzekamy na coś, co się staje jakby negatywnym nawykiem, tak? No, chociażby nawyk związany ze spóźnianiem się, tak? Rozumiem, że to jest jakby taka ciężka praca polegająca na tym, że ja sobie uświadamiam, że mam z tym problem. To jest jakby pewnie pierwszy krok. No i potem robienie wszystkiego, żeby to się nie powtórzyło, ale to też właśnie trzeba... Tak, często zaczyna się w ogóle od uświadomienia. Bardzo często ludzie, którzy mają złe nawyki, dopiero sobie to uświadamiają albo ktoś im to uświadamia i wtedy musimy jakby... Najtrudniejsza rzecz to nie jest nauczenie się czegoś, ale oduczenie się. Mhm. Czyli likwidacja złych nawyków jest trudniejsza niż nabycie nowych. Tak. Jeden z moich znajomych reklamuje się, że on nie jest nauczycielem, on jest oduczycielem. Także koncentruje się na tym, żeby pracując z menedżerami zdefiniować, jakie są ich złe nawyki, które im przeszkadzają w realizacji celów. I usunąć je. I usunąć je poprzez oduczanie od tego. Niektórzy mówią, im starszy jesteś, tym trudniej się pewnych nawyków pozbyć, ale myślę, że każdy z nas może się takich nawyków pozbyć. Ty już o tym mówiłeś w jednym z naszych pierwszych spotkań, ale o nawykach powstały fantastyczne książki. Myślę, że spokojnie przynajmniej jeden z tytułów możemy tutaj przypomnieć, jeśli Państwo by chcieli, sięgną od razu i dużo się dowiedzą. Tak, ja nawet nie chciałbym wchodzić szczegółowo w każdą z tych metod, bo myślę, że tutaj najlepszy, ja zresztą przyjmuję też taką regułę, że jeżeli uważam, że ktoś jest dużo lepszym ekspertem ode mnie, no to warto odesłać do książki. Tutaj niekwestionowanym światowym autorytetem w dziedzinie nawyków jest skądinąd dziennikarz, ale bardzo dobrze przygotowany do tego i bardzo dobrą książkę opublikował Atomowe nawyki Jamesa Cleara. Więc jeżeli ktoś chciałby zdobyć, nauczyć się, jak
Jak się oduczyć złych rzeczy i nauczyć dobrych. Tak, to polecam książkę chociażby właśnie Atomowe nawyki Jamesa Cleara. Wokół tej książki powstało wiele różnych blogów, filmów na YouTube, więc jeżeli ktoś chciałby zacząć właśnie od obejrzenia filmu, to też wrzucając przeglądarkę czy YouTube Atomowe nawyki na pewno znajdzie wiele różnych ciekawych filmów na ten temat. Atomowe nawyki, proszę sobie zapamiętać to hasło i ewentualnie sięgnąć po więcej pod tym właśnie hasłem. A powiedz proszę, jak w tym wszystkim znaleźć czas na pasję, na taki czas wolny i na pasje, które wyobrażam sobie, że mogą się przerodzić, że to nie jest wyłącznie rozrywka. Cudownie, jeśli pasje przekładają się na coś ważniejszego niż tylko na odpoczynek, prawda? I są wyłącznie rozrywką. No tutaj właśnie to jest coś też, o czym pisze James Clear, że często jakby musimy sobie uświadamiać, na przykład, jeżeli chcemy zmienić nawyki związane z odżywianiem, prawda, to trzeba zacząć od tego, że musimy mieć wiedzę o tym, że na przykład zdrowo jest jeść sałatkę, tak? Ale to wiedza to jest za mało. Drugi krok to jest tak naprawdę podjąć decyzję, że idziemy na tą sałatkę, tak? I jemy tą sałatkę, ale to jest jeszcze za mało. Znaczy, to jest pierwszy krok wykonany, ale jeden krok to mało. To znaczy, to, że wiemy, że coś jest zdrowe, to, że wykonujemy pewne działania i zjemy coś zdrowego, to jest jeszcze mało. Mhm. Co więcej? Trzeba tą sałatkę polubić. I wtedy dopiero, jeżeli wiemy coś, zrobimy, polubimy, to wtedy to staje się dla nas nawykiem. Na przykład, jeżeli trudność nam sprawiają ćwiczenia i zastanawiamy się, co zrobić, żeby polubić ćwiczenia fizyczne. To takim sposobem, ja również to wypróbowałem, idąc na siłownię, zawsze w czasie ćwiczeń słuchałem audiobooka właśnie z dziedziny rozwoju osobistego. Dwa w jednym. I miałem takie poczucie, że ta godzina jest jakby podwójnie wykorzystana, że ćwiczę, ale jednocześnie słucham audiobooka. I też to słuchanie było swego rodzaju też taką, powiedzmy, nagrodą za ćwiczenia, więc jakby skojarzenie rzeczy, które lubiłem, z rzeczami, które nie do końca lubiłem, ale jednocześnie robiłem dwa w jednym. I to jest właśnie dobry pomysł. Coś, co można właśnie przekuć w pewien nawyk. Ale co by mogło być z tą sałatką? Co zrobić, żeby ją polubić? Czyli sałatka, zaraz potem czekoladka. Nie, no żartuję, no ale coś trzeba takiego przykleić do tej czynności, tak? Tak, trzeba coś przykleić, na przykład, może to będzie jakaś miła... Na przykład, słuchaj, niech to będzie jedzenie sałatki w jakimś sałatkowym barze, który znajduje się za fajnym parkiem, czyli żeby dojść do tego, żeby zjeść tą sałatkę, dostaje nagrodę w postaci fajnego spaceru w fajnych okolicznościach przyrody. Tak, na przykład. To może być dokładnie, czyli dojście do tego baru sałatkowego wiąże się z jakąś dodatkową przyjemnością. Tak. Mhm. No, albo sama atmosfera jest. Tak, albo nie wiem, jem sałatkę i w nagrodę kupuję sobie w kiosku nieopodal w gazetę, którą lubię na przykład. No najlepiej, czytam sobie... ale może to być też jakby bardzo prosta rzecz, że po prostu wybieram taką sałatkę, którą lubię, tak? Naprawdę polubiłem sałatkę. I wtedy okazuje się, że wydawało mi się, że nie lubię sałatek, ale tą konkretną sałatkę polubiłem i dlatego zaczynam lubić to, co robię. I tutaj też trochę zaczęliśmy od tej pasji, ale właśnie jakby cała sztuka polega na tym, i to jest też mój model, który opisuję w książce Mapa Kariery i w swoich publikacjach, że nie rób w życiu czegoś, czego nie lubisz. Mhm. I to, co robisz w życiu, twoja praca powinna być jednocześnie twoją pasją, bo wtedy nie będziesz liczył godzin, tylko będziesz często pracował w stanie flow, w stanie przepływu, gdzie się zatapiasz w to, co robisz, zaczynasz to kochać, lubić, tracisz granice pomiędzy pracą a hobby. I to jest pewien ideał, do którego powinniśmy dążyć. Tym się trochę wiąże z inną lekcją, którą wyciągnąłem ze spotkań z tobą, żeby rozwijać strony mocne, niekoniecznie, znaczy więcej czasu poświęcać i energii raczej na rozwijanie stron mocnych, niż na to, żeby łagodzić te niedostatki, czyli walczyć raczej rozwijać mocne strony, niż walczyć ze słabymi, bo mamy wszyscy tyle samo mniej więcej czasu. Doba dla wszystkich trwa 24 godziny, pewnie ograniczone zasoby energii. Pytanie, jak je wykorzystać właśnie na to, żeby słabe strony jakoś tam zlikwidować, żeby były trochę mniej słabe, czy może żeby wzmocnić tę jedną mocną stronę, żeby była fantastyczna? Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem tej drugiej metody, czyli pierwsza rzecz, o tym wcześniej mówiliśmy we wcześniejszych
odcinkach, żeby przede wszystkim zdiagnozować swoje mocne strony i od tego trzeba zacząć, bo żeby pracować nad mocnymi stronami, to trzeba wiedzieć, jaka jest moja najmocniejsza strona. Często o tym nam może powiedzieć otoczenie. Możemy zacząć od prostych narzędzi typu SWOT. Odsyłam tutaj do odcinka, w którym rozmawialiśmy o szczegółach, więc nie chcę w tej chwili powtarzać tego, tak o czym mówiliśmy wcześniej, ale właśnie ta autodiagnoza jest kluczem i później dopiero, wiedząc, co jest naszą najmocniejszą stroną, staramy się być wyjątkowym. To w marketingu jest tak zwany USP, coś, co jest jakby unikalną cechą. Na przykład jesteśmy znani z tego, że mamy w swoim miejscu pracy unikalne umiejętności technologiczne. Jeżeli cokolwiek się, nie wiem, psuje, jest jakiś problem, to jesteśmy jedyną osobą, która potrafi sobie w takiej sytuacji poradzić. Czyli jesteśmy, nagle okazuje się, że z punktu widzenia pracodawcy jesteśmy osobą, bez której nie mogłaby funkcjonować firma. Oczywiście wiąże się to z pewnymi pułapkami, bo jeżeli jesteśmy w czymś bardzo mocni, a to jest jakby deficyt wielu innych osób, no to może być taka sytuacja, gdzie inne osoby będą nas prosić o to, żebyśmy to robili, to nam zajmuje bardzo dużo czasu. Więc różne rzeczy, czasami też ta mocna strona potrafi nam jakoś przeszkodzić. Ale na ogół jest tak, że jeżeli naprawdę jesteśmy wyjątkowi, to jeżeli dojdzie do 30% redukcji etatów, a niestety żyjemy w takich czasach, że wiele firm decyduje się, to nie będziemy pierwszą osobą, którą się zwalnia. To jest doskonały przykład, który ja doskonale zapamiętałem i też no proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie, że Państwo są w takiej grupie osób, których pracodawca raczej by nie zwolnił, gdyby już musiał zacząć zwalniać, bo właśnie bo zdążyliście zlikwidować albo znacznie zmniejszyć swoje słabe strony i jesteście generalnie nieźli we wszystkim, w zasadzie pracownikiem bez większych wad, bo to by oznaczało likwidację słabych stron. Czy tak, może macie jakieś tam wady, nawet pracodawca o nich wie, ale z drugiej strony macie jedną bardzo mocną swoją stronę, taki swój atut, właściwie no, że się wyróżniacie, że właściwie jesteście potrzebni pracodawcy. Sobie znajdźcie odpowiedź na to pytanie. Tak, i nagle wszyscy koledzy, koleżanki będą was bronić. Jak to nie? No my sobie nie poradzimy. Bez niego. Także naprawdę warto sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest taką moją najmocniejszą stroną, która może być też pozytywna dla pracodawcy, bo może się okazać po prostu, że mamy jakieś mocne strony, ale one nie mają żadnego znaczenia w naszej pracy. Tak, ale wtedy być może jest pytanie, czy my jesteśmy we właściwym miejscu. Tak. Być może warto znaleźć właśnie taką pracę, w której możemy swoje mocne strony wykorzystywać, bo na ogół jeżeli mamy te mocne strony, to jest właśnie nasza pasja. Tak jest. Słuchaj, ale to jest odcinek o zarządzaniu sobą w czasie i ty o tym powiedziałeś na początku. Ja obiecałem, że do tego wrócimy, bo to też jest trochę taka emanacja tego skutecznego zarządzania sobą w czasie i myślę, że jak ktoś dochodzi do takiego momentu, to już sporo w tym procesie osiągnął i myślę, że może mówić w jakim stopniu o sukcesie, żeby dotrzeć do znalezienia w swoim kalendarzu w przebiegu dnia czasu na złotą godzinę. Chociaż mówiłem, że do tego wrócimy dzisiaj, ale obiecuję też Państwu, że wrócimy do tego przy innym odcinku. Jak będziemy mówili o takich nawykach, szczególnie związanych ze zdrowiem, to też jeszcze ten temat wróci, dobrze? Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby o dobrych rzeczach mówić wielokrotnie i podkreślać wagę tych dobrych rzeczy, które z całą pewnością dobrze Państwo w życiu zrobią. Co to jest ta złota godzina? Opowiedz trochę, bo powiedziałeś, że gdzieś tam w tym zarządzaniu czasem udaje się coś takiego znaleźć i że to może w ogóle zmienić obraz nie tylko tego czasu, ale w ogóle, wiesz, w wyniku posiadania tej złotej godziny i tej refleksji możesz w ogóle zmienić swoje życie. Co to jest w ogóle ta złota godzina? To jest godzina, którą wygospodarowuję w ciągu dnia. Najlepiej, jeżeli to jest godzina rano. I teraz ktoś może powiedzieć dlaczego od razu. Dlaczego to jest takie ważne, żeby to lepiej rano niż wieczorem? Dlatego, że często wieczorem nie mamy już czasu, siły, pod wpływem dnia coś się zmienia. Natomiast jeżeli na przykład to będzie rano, to jest większe prawdopodobieństwo, że my rzeczywiście wygospodarujemy ten czas. I ktoś może od razu powiedzieć, ale ja nie mam czasu rano. No niestety czasami to się może wiązać z tym, żeby zacząć wcześniej dzień. Tak? Są osoby, które wstają o 5 rano, czy po to właśnie, żeby wygospodarować tą złotą godzinę. Ale ta godzina ustawia nam cały dzień. W moim przypadku ja zawsze staram się taką złotą godzinę podzielić na kilka części.
Pierwsza część... I to jest naprawdę godzina? To jest 60 minut? Tak, chociaż muszę przyznać, że czasami ta złota godzina się skraca, a w weekendy na przykład staram się, żeby ta złota godzina trwała dłużej. Okay. Tak? Czyli pojęcie godziny jest umownie, bo jeżeli na przykład wiemy, że nie jesteśmy w stanie wygospodarować godziny, to zacznijmy tą złotą godzinę od 30 minut na przykład. Lepsze coś niż tak, nic. I możemy podzielić tą złotą godzinę na 3 albo 4 elementy. Pierwszy element to może być taki element refleksji, medytacji, modlitwy, w zależności od tego, co najbardziej nam pomaga. Ale to jest generalnie czas na skupienie, myślenie. Wyciszenie, myślę, że wyciszenie, to jest tak, i jakieś takie pozytywne nastawienie. Druga część tej złotej godziny to jest część na czytanie jakiegoś tekstu, który nas zainspiruje. To może być książka, to może być jakiś artykuł, ale nie chodzi o czytanie dla przyjemności, znaczy oczywiście czerpiemy z tego przyjemność, ale chodzi o żeby jakąś to się do czegoś popchnęło, tak? Lekturę, która może mnie do czegoś zainspirować. Tak? Mm-hmm. Ktoś mówi, nie mam czasu na czytanie książek, ale wy wierzcie mi, że jeżeli poświęcicie 10-20 minut codziennie, codziennie, to wtedy w ciągu, nie wiem, miesiąca być może uda wam się przeczytać jedną książkę, jeśli nie w ciągu miesiąca, to w ciągu 2 miesięcy i będziecie mogli powiedzieć, że 10 albo 5 książek rocznie przeczytaliście. Dzięki tylko temu, że się czytało 10 minut dziennie. Tak, 10 minut dziennie. I teraz jakby ten kolejny, ostatni etap, to jest etap napisania. I tutaj może mogą być różne warianty. W moim przypadku ja zawsze zadaję sobie kilka pytań. Pytanie, kim jestem, czy kim chcę być, tak? To jest pierwsze pytanie. Pytanie, jeszcze zadaję sobie pytanie o za co jestem wdzięczny w życiu i danego dnia. Jakie są moje wartości? Wypisuję sobie wartości. I jakie są cele moje w kontekście tego, co udało mi się zrealizować często poprzedniego dnia. Czyli na przykład moje cele dotyczące zdrowia, czy rzeczywiście poprzedniego dnia zachowywałem zdrowy tryb życia. Czy byłem na sałatce? Czy byłem na sałatce, czy zrobiłem trening. Także takie rzeczy tam notuję. Ale czasami jak mam inspirację, to zaczynam notować pewne pomysły. Czyli na przykład pod wpływem lektury to mnie inspiruje do notowania pewnych pomysłów. Czyli obok jakby tych pytań, zwłaszcza jak mam trochę więcej czasu, to zaczynam się rozpisywać i generuje mi się jakiś nowy pomysł na książkę, na artykuł, na temat podcasty. Czyli to jest bardzo, bardzo inspirująca godzina. I tak jak powiedziałem, jeżeli to mi się też takie sytuacje zdarzały, że bardzo zajęty dzień musiałem wcześniej zacząć ten dzień i z godziny się zrobiło 30 minut, ale to było nawet te 30 minut. Więc nawet jeżeli nie mamy fizycznie pełnych 60 minut, to zacznijmy od tych 30 minut, a wkrótce może się okazać, że odczujemy potrzebę, żeby to przedłużyć do godziny, nawet za cenę nieco skrócenia snu, a czasami tylko zmiany pewnych nawyków, bo się może okazać, że godzinę, którą marnujemy często wieczorem, na przykład na oglądanie filmów. Możemy pójść spać wcześniej. Wstać wcześniej i rano zbudować sobie taki nawyk, pozytywny nawyk złotej godziny. Bo cudownie jest spać dużo i to jest ważne dla naszego zdrowia, o którym pamiętamy i o tym też powiemy w jednym z odcinków. Słuchaj, podsumowując to tak, uświadomienie sobie tego, jak mój czas, organizacja mojego dnia wygląda, to jest w ogóle punkt wyjścia numer jeden, czyli gdzieś takie spisywanie tego, żebym wiedział, co się dzieje z moim czasem, jak mi przepływa. Ta matryca, w której wpisuję rzeczy ważne i pilne, lub też nieważne i niepilne, wszystkie te cztery warianty to sobie rozpisuję i ta zasada 2 minut fantastycznie. Tak, i jeszcze może na koniec warto powiedzieć o zasadzie takiej jakby nowej, modnej teorii związanej z esencjonalizmem. O właśnie, tak jest. Czyli jest taka książka, która właśnie traktuje na ten temat. To jest taki odpowiednik minimalizmu, o ile minimalizm dotyczy rzeczy, o tyle esencjonalizm dotyczy wybierania w życiu rzeczy, które są naprawdę ważne i nie skupiania się na nim. Na nich i eliminowania wszystkich rzeczy, które są mniej istotne. I tutaj muszę powiedzieć, odwołując się właśnie do własnego przykładu, ja sam się przyznaję, że ja mam właśnie z tym esencjonalizmem pewien problem, bo cały czas jakby dążę do tego,
ale łapię się na tym, że często chcę robić w życiu za dużo rzeczy i czasami jakby uświadamiam sobie, że czy ta rzecz naprawdę jest aż tak ważna i czy ja powinienem robić. Być może warto sobie odpuścić. Natomiast to, co udało mi się zastosować zgodnie z tą metodą, to na przykład zaczynam sobie odpuszczać wiele szkoleń, czyli nie odpowiadać na propozycje szkoleniowe, zawsze sobie odpowiedzieć na pytanie, czy na pewno jestem właściwą osobą, która powinna robić to szkolenie, czy to jest właściwy moment, czy może sobie pewne rzeczy odpuścić i nie robić wszystkiego, bo to naprawdę nie jest tego warte i czasami lepiej z czegoś zrezygnować w świadomy sposób, żeby mieć czas na inne rzeczy. No, życzymy Państwu, żeby się udało tę esencję wyciągnąć i tak skonstruować swój czas dnia, swój kalendarz, żeby ta złota godzina się znalazła. No i o tej zasadzie 2 minut. Proszę pamiętać, żeby się jak najwięcej czasu na rzeczy ważne w Waszym życiu znalazło. Doktor Sergiusz Trzeciak do tego zachęcał. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się i zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu Szlak Trafił. Do zobaczenia i do usłyszenia.